Pan Zenon Jerzyce, a pan? Łazarz. Łazarz, czyli chłopak z Łazarza, tak? Z Łazarzu. Widziałam pana zdjęcie. Przystojny chłopak był z pana. Zależy, które miała pani w rynku. No, różne tam były zdjęcia. Faktycznie z sytuacji, w których pewnie pan całego potencjału swojego nie miał okazji, bo to były też zdjęcia między innymi z zatrzymania. Ale nawet w takiej sytuacji muszę przyznać, że faktycznie wyglądał pan jak taki typowy zawadiaka. Dlatego chciałam zapytać, czy w tamtym czasie, kiedy był pan takim 20-latkiem z Łazarza, czy miał pan pomysł na siebie? Kim chciał być pan jako młody chłopiec? To już miałem za sobą, bo miałem 17 lat, jak zdobyłem prawo jazdy zawodowe. Już pracowałem jako kierowca w elektryfikacji rolnictwa. Stamtąd przeszedłem do monopolu tytoniowego jako kierowca. No i nastąpiły wypadki, nie? Czyli był pan wtedy też jako robotnik, jako osoba, która razem z innymi chciała się domagać swoich praw jako robotnik. Tak, proszę pana, jako robotnik. Myśmy chcieli iść do kina, jak była już na Marcinkowskiego cała radiowóz i wszystko, no to żeśmy się przyłączyli. Z radiowozu podawają, że idziemy uwolnić delegację, która pojechała do Cegielskiego. Idziemy ich uwolnić, bo ich zamkli, nie? No to poszliśmy. Bramę rozwalili, więzienie ich nie ma. No bo ich mają na Kochanowskiego na UB. No to poszliśmy na UB. A po co? Po to, żeby ich uwolnić? Po to, żeby ich uwolnić. I doszliśmy do UB i trzy tramwajarki jeszcze ze sztandarem, nie? Dostała ta jedna od razu strzał i upadła, nie? No to od tego się zaczęła strzelanina. Z powrotem na Młyńską to, co było do strzelania, wszystko zostało zabrane z magazynu. No i cały czas się wojowało. Raz od Poznański, raz od Kochanowskiego, raz garażów, nie, co mieli na narożniku, a te kąty ja tam dobrze znałem, bo jakiś czas tam mieszkałem vis-a-vis UB. Do szkoły chodziłem, to jeszcze ta ulica była zamknięta, były baraki, szlaban, musieliśmy mieć przepustki. A wcześniej, dzień wcześniej wisiało coś w powietrzu? Myślał pan, że coś się wydarzy? Co pan robił? Proszę panią, jak pani powiem, jak powiedzieli, że chcemy chleba i wolności, to łzy mi wyszły. U nas było 11 w domu i tego chleba naprawdę brakowało, a ojciec sam pracował. Mówił coś w domu o sytuacji, jaka jest? Pan już był wtedy dojrzałym chłopakiem, wiedział, o co chodzi. Pracował, ale mówiono o tym w domu? 20 lat miałem iść do wojska. Miał pan pewnie młodsze rodzeństwo, no. No po mnie jeszcze raz, dwóch, trzy, cztery, pięciu. I oni mówili o tym? Dzieci wszystko były. Tylko ja, brat i jedna siostra starsza. Co żeśmy zaczęli pracować, to tak trochę trzech tego. Przecież całe lata to normalnie na Rutkowskiego chodziłem do szkoły, to całe lato wszystko na boso, bo nie było nawet czewiki. I pani by nie ruszyła w tym czasie? Ruszyłaby. No i potem strzelanina, nie? Człowiek tego, z bratem się zgubiłem, nie wiem, a tego po tym, żeśmy się spotkali z powrotem na narożniku Kochanowskiego, Dąbrowskiego, nie? No i tam kuzyn akurat, kurde, z karabinu strzelał i dostał też strzał. Zginął? Zginął Wysocki, Mieczek.
jego brata też zamkli, ale wypuścili, bo ten zginął, żeby w rodzinie, nie? I żeśmy, to już był wieczór, prawie 11 godzina, żeśmy szli do domu, nie? Bo już nie było co, wojsko wkroczyło, czołgi rąbali ile weszło. Pojezdni, no iskry się sypały. Widział pan, jak zabijali, trafili pana kuzyna. Co pan czuł? Był pan wściekły, czy...? Wściekły. My chcieli z nim jechać. Nie, idźcie do domu, bo on już dwójkę dzieci zostawił i żona, nie? Na Górcinie mieszkał. Idźcie do brata swojego, pada Zygmunt, idź do domu, uspokój w domu, wszystko, że wszystko dobrze. A ja potem, jak siedziałem, to dowiedziałem się, że to był strzał w kręgosłup dostał. A mi się wydawało, że jak my żeśmy go do karetki kładli, że dostał w nogę. A potem się dowiedziałem, że UB normalnie we szpitalu dobijało rannych. No, taki ordynator był i mówił, pado, jak masz lekką ranę albo tego do kompla, to pado, uciekaj do domu, żeby cię tu nie chwycili. No. No a my żeśmy wracali śniadecki na dół, nie, do Głogowski i tam już zaczął działać ten posterunek targowy. I tam ich zdążyli chwycić, brali tego, zdążyli ucieknąć, bo też tam na śniadeckich te bramy znali. Uczkli, a mnie chapli na Matejki, z Matejki zaraz w nocy na Wawice. Na Wawice rączki do góry, na strzelnicy i do rana. A oni sobie przechodzili puścić po nich serię, to im się odechce rewolty. Każdy tak chodził mu nogi. Trzech nas stało, nie? Dopiero na rano nas wypuścili do koszar i to jeszcze też. W rządku musieliśmy siedzieć, jeden drugiemu między nogami, ręce wyciągnięte do przodu, na nim, nie? Jak śniadanie nam dali na drugi dzień, taką pajdę jak chleb na cztery, kubek ty czarny kawy wojskowy, to jak ten jadł, to ten musiał jeszcze trzymać ręce. Jak ten jadł, to znowu tak kolejno. Nie było wolno. Wszyscy naraz, od razu. No i tam nas przytrzymali do niedzieli. W niedzielę w autobus i bezpośrednio na Kochanowskiego. Do więzienia? No bo mnie tam, mnie chwycili, miałem broń, nie? Właśnie. Dlaczego 20-latek szukał broni? Przecież wiadomo, że szliście tam po to, żeby odbić swoich. No. Ale trzeba było tam iść po tę broń? Ja odebrałem takiemu chłopcowi, bo latał z tą splową, nie wiedział, co ma zrobić. I mu zabrałem. I normalnie szłem do domu z tą bronią, nie? No a tak jak mnie chwycili, no to mówię. Na Kochanowskiego to przesłuchania się odbywały bardzo grzecznie. Co godzinę do góry, jak przyznaje się, nie. To ten tylko mnie popchnął na drugiego, ten mnie odepchnął do trzeciego. I po takim drobnym przesłuchaniu, jeszcze się nie przyznajesz, nadal do piwnicy. Trzy dni, za trzy godziny z powrotem do góry. Przecież on cię poznaje, a ty go nie poznajesz i znowu łomot. I się schodziło na dół, to normalnie pod cele i twarzem do ściany. Nie było wolności obrócić. Twarzem do ściany. A klawisz przychodził, co cela otwierał, z tyłu w głowę uderzył, a człowiek buch czołem w mur. Jak nie tak,
po tym kluczem pod łopatkę. Tak nas męczyli, mnie, nie? Do września, pod koniec września chyba dopiero miałem sprawę. To jeszcze 3 razy odraczali. No, tak mi byli poturbowani wszyscy, że bojeli się, że za dużo śladów będzie na sprawie, nie? No. Tu specjalnie na Młyński mur przebili, że już nas, bo pełno ludzi wszystko czekało, żeby nas nie prowadzać ulicami, to mur przebili bezpośrednio do Sądu Wojewódzkiego. Schody podstawili i to jeszcze żeśmy przechodzili, to jeden na dole z automatem, a drugi przez spacernię, jak przeszło na tych schodach do góry. Żebyście nie uciekli, czy? No, nie wiem, po co. Żebyście się bali? Pierwszy dzień to jeszcze w kajdankach. I ten do góry dopiero nam kajdanki ściągał. Oni się bojali, żeby ludność znowu nie wtargnęła, nie? A rodzice? No. Jak myśli pan? Martwili się? Czekali? Mówi pan, że wracał pan do domu i pana... Na sprawie to normalnie tylko i wyłącznie pod zaproszeniami. I to tylko 2 z rodziny mogło przyjść. Ale nie wracał pan przecież parę dni do domu. Nie zastanawiali się, co się stało? Wiedzieli, że jest pan zatrzymany? Czy oni kogoś zawiadomili? Brada by powiedział, pada Janusza chyba zamknij, bo chwycili go. No. Czyli podczas... A na... Tutaj już potem na sprawie przecież pocztowego znałem. Z Łazarza kąpel, zaraz obok mieszkał. Nie? Suwarta znałem, bo ze Suwartem do nic nie byłem. Z Suwartem. No a tutaj potem sprawa, no pierwszy dzień to ładnie, pięknie, nie? Taką, jak był jeden pokój, drzwi otwarte, przerwa, nie? Śniadaniowa, to dali nam bułeczki ze szynką, z masłem, kakao do popicia, nie? A ci zagraniczni, no pstykali. Na drugi dzień przychodzimy, bo sprawa trwała chyba 10 albo 15 dni. Na drugi dzień przychodzimy, nie? Drzwi otwarte, wszystko, te bułki znowu na stole i kakao, a Suwart wyciąga te pajdę chleba z czarnego ze zbinzinia i pada. Po co nam tutaj to dajecie? Pada, dajcie nam tego czarnego chleba więcej. W więzieniu. Zaraz drzwi zamkli i koniec. No i każdy tam zeznawał, jak co robił, nie? Na końcu dochodzi do mnie, bo ja byłem ostatni w tej dziewiątce, wszystkiemu zaprzeczam. No przez tego. I mówię, niestety, za mocno byłem bity i katowany, że mnie podpisał. Ja mówię, każdy się bał o swoje życie. No a jeden sędzia taki mądry padał, czy może mi pan powiedzieć, kto pana bił? Ja mówię, dokładnie, Mrozikiewicz. A skąd pan go zna? Bo mieszkał na mojej ulicy, obok, chata. Zaraz była cisza. Na sali... Przy odczytaniu wyroków Suwarta uniewinnili, nie? Bo jak ja wszystko zaparłem, uniewinnili, ja dostałem 2,5 roku, a reszta to tak, to jeszcze był uniewinniony. Wiem, że jest ten... Urbanek? Urbanek, nie, Urbanek dostał wyrok. Uniewinnili. Kaufman chyba, przewodniczący ZMP na Jeżycach. Hmm. Ja mam całą ten, szkoda, że nie zabrałem, całą tę te dziewiątkę, jakie artykuły i te, jakie wyroki miał, nie? No właśnie widzę, artykuł 1, 4,
specjalnie wam dali z tego małego kodeksu, żeby można było większe kary wam przydzielić? No przecież z małego kodeksu 1.1 to była kara śmierci. Właśnie, ktoś powiedział o was, że jesteście chuligańskie elementy. Zgadza się pan, że to wy byliście tą awanturniczą częścią? Tak, barbarzyńcy i złodzieje na końcu. Każdemu zaczęli wpierać, że coś ukradł. Przecież mi wparli, że ja ze sklepu jakiś płaszcz miałem porwać. I kiedy pani by zdążył to? No ale artykuł wlepiony, nie? I mieli podstawę, że proszę, chuligaństwo, kradli, nie? Rozrabiali. Mieliście bez... Jak już widzieli, że za dużo zagranicznych jest na sprawie. No i po sprawie. Wyrok. Zawieźli mnie do Rawicza zaraz. Na drugi dzień po wyroku. Na swoją celę już na Młyński nie wróciłem, no na oddział kobiecy. I tam stamtąd na drugi dzień do Rawicza. I w Rawiczu ile chyba tydzień czasu siedziałem, słucham przez okno Gomułka, daje amnestię. To już byłem uradowany, że wyjdę może. Może, nie? To było tyle, a na drugi dzień przychodzi patron, dalej, pakuj się i do domu. I naczelnik więzienia, pan Animas, co się chłopcze cieszyć. Pada ten wyrok, co dostałeś, to go odsiedzisz. I odsiedziałem go. Bo z monopolu tytoniowego poszedłem do mleczarni. Jako kierowca na cysternie jeździłem. Normalnie ten, jak oni tych łebków ORMO. Wy mnie zaczął, dostał sznupę, milicja do kicia, do Grodziska. 3 miesiące, pół roku dostałem, ale 3 miesiące odsiedziałem. Kiedy to było? To już był 50 i coś rok. 60 chyba. Trzeci albo czwarty. Drugi raz już w Poznaniu roboty nie mogłem dostać. Wiedzieli, że pan jest... Wiedzieli dokładnie, że wyrok miałem, że tego... Gdzie zacząłem robić, jak nie wiedzieli, pół roku, rok to już było dużo. Nawet już w Poznaniu nie mogłem, to zacząłem robić w kombinacie PGR-ko na żywo. To Poznania. Jako kierowca na autobusie tam jeździłem i wywrotką. 2 pojazdy miałem do dyspozycji. Tam dyrektor był Kościuszko. Dowiedział się, powiedział, że ulotki jakieś rozwieszałem o Solidarności, o tym, nie może pan u nas pracować. Zwolnili mnie. Poszedłem do warszawskiego przedsiębiorstwa poszukiwań geofizycznych, nie? Co jeździliśmy po całej Polsce i gdzie otwory robiliśmy pomiary. I tam mnie dorwali, bo akurat żeśmy mieli przerwę, bo robiło się gamę taką, to 24 godziny, bez przerwy, nie, szło. I solanka już się zrobiła gęsta, musieliśmy przerwać, musieli wiertła wpuścić, rozmieszać i z powrotem, nie. No i do knajpy żeśmy sobie po 2 wzięli i w hotelu normalnie zaczął też ormowiec, dostał sznupę. Zeznawała na sprawie portierka, że on zaczął i wszystko. A oni w nocy po mnie przyjechali, tak jak byłem. W kalesonach, pod koszulce, za ręce, za nogi, do samochodu i na drugi dzień do Wejherowa, do prokuratora. Areszt tymczasowy. 3 miesiące trzymałem głodówkę. I stamtąd mnie przewieźli na... do Gdańska, nie? Tam 3 miesiące trzymałem głodówkę. Prokurator przyjechał, padał, nie przerwij tę głodówkę i wszystko, padał, ja ci gwarantuję, że
maju jest amnestia. Nie? Pado, po co będziesz się zdrowie marnował? Była amnestia, ale chuliganki nie objęła. A pan chuliganka? Według? A mi zrobili chuligankę, nie? I półtora roku. Nie żałował pan, że przez to, że wziął pan udział w tych wydarzeniach potem i miał problemy z pracą i ciągle się ciągnęło to, że... Dalej. Dopiero wydali spokój w 80. O nie, to był rok przed przyjazdem papieża do Poznania. Zacząłem w Krajowej Spółdzielni Komunikacyjnej pracować. I tam mi dali spokój, bo nie mogli mnie dorwać, bo my tak mieli, że w tygodniu nieraz w ogóle w domu nie byłem, a nieraz tylko w tygodniu raz. Nie? A tak to noclegi tam w Chojnie, w Wałczu, w Pile, w Pniewach, nie? Wszędzie noclegi żeśmy tam i się robiło po 18 godzin na dobę. Nie był pan zły na siebie? Ja. Ale co to dawało, że za dużo godzin to wzięli, no obcili i za 4 godziny we Wałczu postój, nie? To za ten postój no mnie płacili, tylko i wyłącznie za godziny jazdy. Ja mam jeszcze tylko taką prośbę, żebyśmy na chwilę wrócili do sprawy tej z koło 56 roku. Co pan powie o swoim obrońcy? Bo pan miał obrońcę przecież w tym procesie, prawda? Wojskowego, bo nie było pieniędzy i przydzielonego miałem obrońcę Trojanowski. Tutaj na Fredry miał swoje tego. Jak wyszedł, to jeszcze przyszedł, żebym mu zapłacił. Tak? No. Mówili, że... zorganizowali grupę osób, które chcą wam pomóc za darmo albo za niewielką kwotę. To był obrońca wojskowy i mówię, dostałem przez sąd przydzielonego, nie? Tego adwokata Trojanowskiego. To jak wyszedłem, to mówię, przyszedł jeszcze do domu, bo mu się należy zapłacić. No. Suwak, co to był za człowiek? Suwart? No. Razem żeśmy, bo ja mieszkałem na Kochanowskiego, nie? Vis-a-vis UB, a on mieszkał na Poznański z drugiej strony, jak była taka brama okrągła, co na boisko było można wchodzić, nie? No tam było boisko, gdzie teraz milicja, wszystko, to było boisko sportowe do tej szkoły muzycznej. No to żeśmy razem w piłkę grali tego, no i jedno, że potem Suwart po wszystkim, nie, to właśnie Suwart mnie namówił, żebym przyszedł, to jeszcze związek powstawał na Zwierzynicki, nie. I to Suwart mnie namówił, potem tutaj już nie miałem czasu chodzić na te... jak ta ulica się nazywa, Konios tam był na Rozniku, knajpa i skład koński na dół, Zamkowa chyba, na Zamkowe, tam miało Solidarność i tam nam jeden pokój dali. Suwart ten, tak? No, Suwart wszystko, a ja potem już nie mogłem chodzić, bo tak jak mówię, ja raz w tygodniu byłem w domu, a nieraz w ogóle, jak jeździłem w krajówce, nie? Już po tym, żeśmy się ze Suwartem nie widzieli. Dopiero się widziałem na pogrzebie. A... ten jego syn mnie zawiadomił. Jego pogrzebie? Tak. No i ten syn częściowo o mnie artykuły potem pisał, nie? Całe, ze mną wywiady. Nie ma roku, żeby on artykuł nie pisał. Że razem żeście atakowali, że tak no, na... Suwart miał karabin, nie miałem naboje, nie? Mu dałem, a spluwę mu nie dałem. Każdy się ratował, tak jak mówili na niego Garbu z Czechu. Jak on się nazywał?
No, on ze mną sprawy nie miał, ale z Łazarza go znałem, nie? No to jeden drugiemu, no co, na co mi były naboje, jak nie miałem karabinu, nie? A do pistoletu one nie pasowały, no to... Skąd pomysł, że to akurat w tamto miejsce trzeba iść i że to pan będzie tym strzelającym? My się przesunęli. Raz od Poznański, a Kochanowskiego taki był wolny plac, nie? Tam stał czołg potem, przyjechał. To żeśmy się przesuwali do garaży, nie? Z garaży, tu już tego nie było co, to od Dąbrowskiego, nie? No tak, ale nie każdy chwytał za broń. Niektórzy na przykład, tak jak wcześniej pan ze mną mówił, rzucali butelkami, inni w ogóle uciekli. To dlaczego, co pan, dlaczego pan postanowi, że to pan będzie tą osobą, która będzie strzelać, która będzie miała naboje i która będzie w samym środku? Nie mógł pan iść do domu? No mówię, śpiewam o 11 na wieczór, jak mi chwyć. Po całym dniu? A cały dzień czek, no to była taka rozrywka. Bo raz tu się trochę postrzelało, poleciało się tam. A wszystko tylko młodzież, bo starsi wszystko, co wyszli od Cegielskiego czy z innych zakładów pracy, o godzinie drugiej czy w pół do trzeciej już wszystko uciekało do domu. Tylko młodzież została, no to co mieliśmy robić, nie? Butelki z benzyną i buch do UB. Ktoś to wymyślił? Mieliście jakiegoś lidera, czy po prostu spontanicznie? Spontanicznie, tam już cysternę ładowali, chcieli podjechać cysterną z paliwem i do nich ich podpalić. Ale czy to miało sens? No sens. Chodziło o to, żeby wyszedł ktoś i powiedział, że nie ma tej delegacji na UB czy coś, to może by się na tym skończyło. I żeby oni tych te tramwajorki nie zastrzelili, nie? Przecież oni pierwsi rozpoczęli wojnę. No ale zobaczył pan potem te czołgi, te zdemolowane miasto, wyrzucone bimby, przewrócone. Ja tam po mieście dalej nie chodziłem, bo mówię, ja tylko tutaj. Poznańska, Kochanowskiego, Dąbrowskiego, ten narożnik, te trzy miejsca. No ale tam były strzały, tam wszystko było ostrzelane, tam też było, był rozgardiarz. Nie bał się pan tego? Nie pomyślał pan, że to poszło troszkę za daleko? Za daleko nie poszło, bo jakby wyszli, mówię, wyszli i powiedzieli, że u niej delegacji nie ma, że tego, żeby się uspokoić, to nie, tylko oni strzelali, nie? Kto za blisko był, bo przecież tak jak mają przed tym, podeszłem z butelką, jeszcze z benzyną, i, bo ja wiem, chłopak mógł mieć jakieś 16, 15, 16 lat obok mnie, dostał strzał, ja patrzę, on się przewraca, to jeszcze go zdążyłem na rękę wziąć i odciągnąć do Poznańskiej, tam go dopiero sanitariuszki wzięły. No to by pani też nie ruszyło, że oni mogą strzelać i mordować? To my nie mieliśmy do nich strzelać. Taki miał pan pomysł na ten dzień? Na ten dzień nie było w ogóle pomysłu, bo mówię, żeśmy z kąplami wybrali się do kina, do południa, nie? Do Bałtyku. No i żeśmy doszli, patrzymy, o, manifestacja, no to na tę manifestację od tego się zaczęło, nie? Na jaki film szliście, pamięta pan? Słucham? Na jaki film szliście do kina, pamięta pan? A to już nie pamiętam. A doszliście, nie doszliście? Poszliście na... No doszliśmy do Bałtyku, wszystko, ale że od kina Bałtyk przecież w całym Marcinkowskiego było widać, nie? I krzyki, i robotnicy, i radiowóz, i megafony, i że idziemy na Młyńską i tak, no to już o kinie nie było mowy. I szliśmy z całym tłumem, nie? Czyli to już była ta godzina, kiedy było powiedziane, że oni są uwięzieni, ta delegacja? Od początku. Przy robotnicy Cegielskiego wszystko wyszli tylko manifestować
po to, żeby oni wypuścili delegację, która pojechała do Warszawy sprawę załatwiać. No jak robotnicy nie mieli się opomnąć o swoje, jak chleb wszystko było na kartki. Nie to, że ile kto chciał, chce tak jak teraz iść do sklepu kupi se. Na karteczki. Tytojne kartki, wódka na kartki, o maśle to już tylko margarinkę, chleb, wszystko, mięso przecież na kartki. Wołowinę to tylko z kością, a wieprzowinę tego bardzo mało. Tak, jaki człowiek by nie ruszył w tym momencie? Nie było takiego. Niech pan coś jeszcze powie o swoim ojcu. Co to był za człowiek? No ojciec. Tym bardziej, że mogę panu powiedzieć jedno. Kochanowskiego znałem i te drogi tam znałem, bo na vis-a-vis UB mieszkałem, a ojciec był kierownikiem specpoczty w UB. I Suwarta ojciec też był właśnie tym strażnikiem w UB, co pilnował na dole tych więźni, tak zwanym klawiszem. I dlatego ze Suwartem dwa razy z UB na kolonii byłem, nie? Wszystko. I dlatego ze Suwartem się dobrze znałem. A, mimo to, że ojciec był tego. Nie miał wykształcenia, bo to zwykły robotnik, 7 klas szkoły podstawowej, nie? To przecież nie mogli go trzymać na kierowniczym stanowisku. To go dali do maszyn żniwnych jako dyrektora. Gdzie jako dyrektor, nie? Predzi potem był pierwszym sekretarzem partii na Jeżycach. Klawitrowa u niego była sekretarką. Pana ojciec? No mój ojciec był tego. Potem jak po wypadkach poznańskich rzucił wszystko i z partii nie chciał tego i zaczął, bo też był kierowcą, nie? Zaczął pracę w monopolu tytoniowym, bo podczas okupacji już był, służył we straży ogniowej, nie? Jako kierowca jeździł. No. A co się w domu mówiło o komunistach i o UB-kach? Mówiono w ogóle? Pani. Wszystko jak tego, to jakby się dowiedzieli, to albo został kapusiem, albo ubowcem, nie? Taka gadka była. A na podwórku z chłopakami? No już mówiłem, po wypadkach poznańskich ja już z chłopakami bardzo mało, bo stale w terenie, stale gdzie je robiłem, że... A przedtem to owszem, Kajł Bednarek, to tam, zanim przed wypadkami, zanim tak w teren jeździłem, to przecież grałem w energetyku w piłkę, nie? To cała dzielnica Łazarz to był energetyk. Piłkę nożną. Lorek, Okonek, Musiał, Zdziu, Harmanza, co tam jeszcze? To już się pozapominał, bo to tyle lat, 60 lat temu.
Ale to wszystko my razem, Miko, na jednej ulicy prawie mieszkali, Lodowa, Załęże i te bloki na Wazarzu przed kościołem, nie? Jak pan... To były kiedyś bloki kolejowe, a tutaj te szmyże do Hetmański, nie? To było gołe pole jeszcze. Jak pan wyszedł z więzienia, jak pana ojciec przywitał? Pan... Jak miał przywitać? Potem przecież po wyjściu to przecież przylatywał Mrozikiewicz do domu i przepraszał: Jezus, kochany Janusz, jak ty mogłeś powiedzieć tego, nie? Nie wiem, jak mógłbym nie powiedzieć, ja mówię, jak to robiłeś? To nie miałem na sprawie powiedzieć i go ty zwolnili. I potem się na mnie odkuł. Bo z mleczarni poszedł do PKS-u na autobusie, a on tam był i BHP-owcem i egzaminatorem. Każdy jak na autobus tego, to na jazdę próbną, nie? Ja, no i od razu mi powiedział: pana, po co tu zaczynasz? Pana, jak porobisz 3 miesiące, to będzie huk. Bo cię wykończę. Widział się pan z rodzicami w czasie procesu pierwszy raz, czy wcześniej była możliwość, żeby się spotkać? Tylko ojca na procesie, bo matka już nie przyszła, tylko przyszedł szwagier i też. Niedługo by go zastrzelili. Wojska polskiego, pancerniaka w Kłodzku, a tu na poligonie akurat byli w Biedrusku. A już ze siostrą był żonaty, nie? Normalnie spał i spluwę pod poduszką miał, nie? A oni wlecieli na rewizję i ręce do góry. Rękę pod poduszkę, ty nie już tego, wyciągnął spluwę i ubieraj się i tego. Jak zobaczyli, że porucznik z wojska, nie, i mundur, spuścili z tonu. Pokazuję przepustkę, wszystko, że był w ochronie poligonu, nie, w Biedrusku. A on przyszedł na sprawę i ojciec. Ale to tylko jedyni, bo kto miał czas, żeby codziennie przychodzić, nie? Ja mam jedno pytanie, bo tam do końca tego nie rozumiem. W pewnym sensie ojciec był po drugiej stronie barykady, bo jeżeli był sekretarzem partyjnym na Jeżycach, no to był po drugiej stronie barykady. Tak, ale to już ojciec był przed wypadkami poznańskimi grubo, nie? W 50. W pierwszym czy drugim roku już normalnie w monopolu tytoniowym pracował. No przecież gdzieś 7 klas szkoły podstawowej tego usunęli, a na jego miejsce wyszła właśnie Klawiter na Jeżycach. Sekretarka ta co była? Tak. No a potem ona pojechała do Warszawy jako sekretarka Gomułki. Nie Gomułki, Bieruta. Także ja częściowo tych uboli wszystko znałem, bo jak ojciec imieniny miał albo coś, to przecież przychodzili do domu, nie? To z balkonu strzelali, nawiwali wszystko. Tam dwóch dostało wyroki też tych ubowców, bo ojciec miał 20 konwojentów, samochody do dyspozycji, motocykle, wszystko, nie? Jako kierownik specpoczty, bo kiedyś telefony tak nie chodziły, nie? To pojechali do Wembra i świnie przywieźli, nie? Na imieniny. No ojciec nie wiedział, że oni pojechali i zastrzelili. Te świnie przywieźli, i Bamber ich rozpoznał
50 chyba roku. Komuś zastrzelili świnie i przywieźli? No, gospodarzowi, a przywieźli ojcu. Czy pan często myśli o tym, o tych dniach czerwca? Czy pan czasem śni o tym, albo zastanawia się nad tym, czy to już zupełnie minęło w pana życiu? Wie pan, ja już częściowo to nie chciałbym, żeby te sprawy się powtórzyły. Dosłownie. Bo żal mi tylko tego młodego pokolenia. A po drugie, że chciałbym, żeby te pokolenie młode teraz, tak jak mamy opiekę nad szkołą sportową tutaj na alejach, nie? Żeby oni o nas pamiętali. I żeby to nie poszło zapomniane, bo nas jest już teraz garstka. Wszystko już przez 83 lata, 84, nie? Tam dużo za mojej kadencji, jak teraz tutaj zacząłem chodzić już na Fredry, jak już przeszłem na emeryturę, to chyba już byłem na 15 pogrzebach. Z sztandarem i żeby kolegów pożegnać. Żeby młodzież normalnie pamiętała i żeby w szkole zrobili lekcje. Tu pogadanki albo coś, nie? Jak to było, co to było. A tu nic. Normalnie cisza, cisza, coraz mniej w ogóle się o tym mówi. Przecież teraz ostatnio, jak na Kochanowskiego, nie? To myślałem, że do mnie doskoczył. Bo wojsko i wszystko było, my ze sztandarem stali do góry, nie? Na dole ten pomnik. I ten oficer taki tam przemawia i salwę honorową oddamy i na 6 pomordowanych i pomordowanych w Smoleńsku. A ja normalnie już nie wytrzymałem, świństwo na całe gardło. Zaraz było koniec, odmarsz i wojsko nad do Poznańskiej. I dlaczego już na Junikowie nie ma tego, co my zawsze szli pod pomnik Katynia i Sybiraków. Pomnik zaraz przed Kostnicą, tu jest w brzegu. W zeszłym roku idziemy ze sztandarem, wszystko, ja patrzę, kamień dostawiony Smoleńsk. To człowieka unosi.